W czasie przechodzenia oddziału przez ogrody i sady wsi dopadł mnie zdyszany ksiądz Korupka. Poruczniku, pozwólcie mi ze sobą. To będzie nasze zwycięstwo, powiedział. Twarz jego i oczy wyrażali nieziemską ekstazę. Na sobie miał plaszcz koloru ochronnego włożony na sutannę. Dobrze, niech ksiądz idzie. Ksiądz Korupka wszedł obok mnie na czole oddziału. Była to ostatnia nasza rozmowa.